kocham pana, panie Sułku. Odcinek 222. Pada i pada. A dlaczego ma nie padać? Trudno, musi czasem popadać. A moim zdaniem to deszcz tak pada i pada. Czułam, że pan powie coś właśnie takiego. Taka głęboka refleksja leży przecież w pana naturze. Naprawdę? Naprawdę. Możliwe. Zwłaszcza, kiedy pan się nudzi, tak jak teraz. Wcale się nie nudzę. Kto się nudzi? No, widzę. Ani wyjść pobiegać, ani wyjść pochodzić, ani wyjść, czy ja wiem, postać albo gdzieś usiąść. No siedzi pan przecież. Ale tylko w oknie. No niech pan nie narzeka. Ma pan okno, a to znaczy, że ma pan dom. Siedzi pan, a to oznacza, że ma pan krzesło. Siedzę na taborecie. No, przepraszam. Nie szkodzi. No w każdym razie nie wszyscy mają i jedno, i drugie. I trzecie. Niech pan pomyśli w czasie tego deszczu o tych wszystkich, którzy nie mają dachu nad głową. Myślę. No i co? Pada na nich. Chyba, że się pochowali pod drzewa, albo pod jakieś skromne daszki, albo się w cholerę jasną poprzykrywali gazetami. W ostateczności. Przez gazetę nie tak szybko przemięka. I tylko tyle refleksji? Na razie. Tyle. A drzewa, trawy, kwiaty, krzewy potrzebują deszczu. A po co? A po co pan pije wodę? Bo mi się chce pić. Im też, a w każdym razie bardzo podobnie. Nie, tam tylko ta. No i niech pani będzie. Woda to podstawowa rzecz. A co to ma wspólnego? A z czym znowu? Z deszczem. No jak to co? To chyba zrozumiałe. Nie. Przepraszam. To nie ma za co. A pan myśli, że z czego bierze się deszcz? Chmury. A z czego chmura? Z nieba. No tak, ale z czego się taka chmura pana zdaniem składa? No, moim zdaniem, z waty. Jaki pan naiwny. Bardzo możliwe. Widzę, to mówię. Nie wszystko, co się widzi, jest takie, jak się widzi. No właśnie, podobno. Człowiek czasem widzi drzewo. I to wyraźnie. A to gajowy maruch. Ale chmury bynajmniej nie są z waty. Są z wody. Akurat. Podgrzana woda tworzy parę. Ile? Parę, a nie ile. Parę. Tak jak w czajniku. Taka para z dzióbka. To u nas? Pani zdaniem tworzą się chmury? W czajniku? Wcale nie u nas. A gdzie? No gdzie indziej. No to co nas to obchodzi? No nic. Na świecie jest dużo wody, tak? Nie. Jak to nie? Wszędzie jest woda, w rzekach, w jeziorach. W kranach. No to też, ale w kranach jest ona brana z rzek. Bezpośrednio? No nie. Przez specjalne filtry. Gdyby pan się napił wody bezpośrednio z rzeki, gwarantuję panu, że rozbolałby pana brzuch. A może i nie tylko. A tylko co? No nie wiem, wątroba, nerki. Ale nam chodziło o chmury. To wcale ja nie jestem pewien. A ja jestem pewna. Pytał pan, skąd się biorą chmury, bo chciał pan wiedzieć, dlaczego pada deszcz. Ale leje. Pada. Ani wyjść,
Ani co innego. Co innego? Jak to co innego? Co pan ma na myśli? A dlaczego ja ciągle mam mieć coś na myśli? Mam wrażenie, że z tych nudów jest z panem coraz gorzej. Pod jakim względem blady jestem? Przeciwnie, jest pan rumiany. Na twarzy? A gdzie? Myślałem, że nie na twarzy. Oj, panie sługu kochany, pan jest chyba meteopatą? Tak. Co tak? To co pani powiedziała. No tak, meteopatą pan jest. Kiedy spada ciśnienie, pan... Nie chcę pana obrazić, ale pan jakby to... No, tumanieje. Co? Tak, jakie ciśnienie? A atmosferyczne. Ale niczego takiego po prostu nie ma. Jest. Nie ma. Jakby było, to by mnie przecież cisnęła. Mnie nic nie ciśnie. Ojej. Ani wczoraj, ani przedwczoraj. To nie ciśnie tak, że czuję się bezpośrednio, że ciśnie. Ciśnie, ale wewnętrznie. Kiedy pada deszcz, to ono. To ciśnienie ciśnie? Nie. Raczej chyba się... Bo de facto spada. De facto? De facto. No de facto się. A ponieważ pojemność czaszki ma pan ograniczoną, to pana mózg ciśnie, no. Czyli jakby się, a ciśnie. Zrozumiał pan? Nie. Dlaczego? Bo pani Elizo, de facto... Tak? Tłumaczy w sposób bardzo niezrozumiały. Się, a ciśnie. To pani tłumanieje, a nie ja. Może, przy panu. Na pewno z tego powodu się nie dam wymeldować. To jest szantaż. Za to się siedzi. Chce pani siedzieć? Nie mam zamiaru. No to cicho. O... Jak deszcz bębni po dachu i kapie do miski. Bo mamy dziurę w papie. I papę w dziurze. A może kawy panu dać? Nie zrozumiałem pytania. Jakiego pytania? Czy ja pana o coś pytam? Tak. Czy może dać mi kawy? No i co z tego? Nie zrozumiałem pytania. A co tu jest do zrozumienia? Dam albo nie dam? Chce pan czy nie? Nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Z siebie. No chyba pan wie, czy pan chce czy nie. Tak? Nie. Pani Elizo. Słucham. Po co pani tak kręci? Każdy głupi wie, że deszcz pada z chmury. Jak są chmury, to pada. Jak nie, to nie pada. I na tym koniec. Po co mi wiedzieć, skąd się biorą chmury? Nie ciekawi to pana? Nie, tylko de facto głupi się nad tym głowi. Mądremu wystarczy popatrzeć, czy pada, czy nie. W razie czego można otworzyć okno i sprawdzić ręką. Jest właśnie dokładnie odwrotnie. To mądry się zastanawia, a z kolei głupi nie. Ale czy de facto? No już dobrze, niech pan mi da spokój. A co z się? Ograniczona pojemność czaszki. Głowa mnie rozbolała od tej rozmowy. Bardzo? Bardzo. A mnie nie. To gratuluję. Nie ma czego. Siedzę sobie, patrzę w okno, jak pada deszcz, a pani mi tu głowę zawraca. A może się pani nudzi? Nie nudzę się. Ja się nigdy nie nudzę. Dlaczego? No tak się składa, że człowiek myślący nie nudzi się, bo w tym czasie myśli. Ma pan jakiś proszek? Do prania? Od bólu głowy. Z krzyżakiem? Chyba z krzyżykiem. Nie przeczę. Nigdy nie przeczę. Kiedy nie przeczę. Chyba, że przeczę. Wtedy przeczę. No niech mi pan da ten proszek. Nie mam żadnego proszku. Ja tu oszaleję z panem. Kiedy ten też się skończy? No właśnie, bo to ani gdzieś wyjść.
ani co innego. Co? Cicho. Słowo honoru. Tymczasem w czasie deszczu gajowy Marucha siadał pod liściem łopucha. Do usłyszenia.